Ekscelencjo, przewielebny księże arcybiskupie, pasterzu naszej archidiecezji, wielebni księża, czcigodni ojcowie redemptoryści z ojcem dyrektorem, założycielem Radia Maryja i wszystkich dzieł skupionych wokół Radia Maryja, czcigodne siostry zakonne, panie i panowie ministrowie reprezentujący pana prezydenta Rzeczypospolitej, a także rząd Rzeczypospolitej, panie wojewodo kujawsko-pomorski, drodzy pielgrzymi i mieszkańcy Torunia uczestniczący w 8. już spotkaniu, które jest dziękczynieniem w rodzinie. Kochani, rodzina jest w domu, jest w Toruniu, jest w tym miejscu, które jest dla tej rodziny przypisane, bo tutaj są dzieła Radia Maryja, bo stąd popłynęły na fale radiowe pierwsze słowa z Radia Maryja. Witajcie w naszym mieście. Kiedy jesteście tutaj, rozumiemy słowo i wartość tego, co to znaczy gościnność. Wówczas z wielką radością otwieramy nasze serca, ulice, każde miejsca, po to, abyście czuli się dobrze. Tutaj, w tym miejscu od 8 lat podziwiamy piękną panoramę nadwiślańską w naszym mieście. Uczestniczycie, drodzy pielgrzymi, w koncertach, wydarzeniach przygotowanych specjalnie dla was, po to, aby spełnienie dziękczynienia w rodzinie było takie właśnie rodzinne, piękne, wspólne. I tutaj zawsze z radością jesteście witani. Bóg zapłać organizatorom, którym jak zwykle niezmiennie przewodniczy ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, a także nasi toruńscy redemptoryści. Bóg zapłać za przygotowanie wszystkiego, czego doświadczamy w tym pięknym miejscu. Dla nas dzisiaj ważne jest także to wyjątkowe miejsce. Miejsce poświęcone Najświętszej Maryi Gwieździe Nowej Ewangelizacji i świętemu Janowi Pawłowi II. Miejsce wyjątkowe. Od 18 maja, jak był uprzejmy przypomnieć nam ksiądz arcybiskup, jesteśmy tutaj modląc się i dziękując Bogu za to wspólne, piękne dzieło. Ale także i wtedy, tak i dzisiaj, dziękujemy temu, w którego w głowie powstał zamysł, jak to piękne dzieło ma wyglądać. Jest wśród nas pan inżynier Andrzej Ryczek, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny, który nie tylko to piękne dzieło stworzył dla Torunia, ale także był autorem tego, co w sercach milionów Polaków pozostało na zawsze, pięknego ołtarza, przy którym modlił się, będąc w Toruniu, 7 czerwca 1999 roku, święty Jan Paweł II. To także autor pięknego kościoła pod wezwaniem toruńskiego błogosławionego, błogosławionego księdza Stefana Wincentego Wrelichowskiego, a wreszcie i także ołtarza, który wzbogacił katedrę toruńską, katedrę 700-letnią. Piękny nowy ołtarz, dzieło inżyniera Andrzeja Ryczka, poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. Bardzo dziękujemy, drogi Andrzeju. Bardzo dziękujemy, drogi Andrzeju, za twą twórczość oddaną Kościołowi, oddaną Bogu, oddaną nam, wiernym. Jesteś człowiekiem wspaniałym, który cieszy się wśród nas wielką miłością, a niech w tym miejscu, miejscu, które jest ukoronowaniem twoich dzieł architektonicznych, w tym kościele, te słowa zabrzmią w sposób należyty. Proszę czcigodnego jubilata o przyjęcie nie tylko słów gratulacji, ale i także wyróżnienia, które od już prawie 20 lat, od momentu wpisania zespołu staromiejskiego Torunia na listę światowego dziedzictwa UNESCO, mogę przyznawać statuetki herbu Torunia. Tą statuetkę przyznajemy najwybitniejszym osobom, które dbają o dobro kulturowe i narodowe naszego miasta. Szczęść Boże, Andrzeju.
Żyje, żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat. Nie żyje, żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje.